musimy jakby walczyć do końca. Jestem pewien, że zostanę przywrócony. To, co się wydarzyło tego 8 sierpnia, spotka się z zdecydowaną reakcją z mojej strony i pana profesora Romanowskiego, który akurat w tym obszarze mojego życia reprezentuje mnie. Oczywiście znowu będziemy szukali sprawiedliwości przed Sądem Pracy. Pójdzie kolejne zawiadomienie do prokuratury na moich zwierzchników, oczywiście ze świadomością tego, że dzisiaj ta prokuratura nie jest niezależna, ale trzeba składać takie zawiadomienia i o tym wszyscy powinniśmy pamiętać, nie tylko my w studio, ale również obywatele, w myśl zasady, że rękopisy nie płoną i do tych zawiadomień, jak prokuratura będzie niezależna, będzie można wrócić. I trzecia droga to są oczywiście sądy europejskie, a dokładnie Europejski Trybunał Praw Człowieka.